Religia w szkole jest od dawna przedmiotem dyskusji publicznej, zwłaszcza podczas wyborów. Spory o to, czy religia i etyka mają być nauczane wewnątrz czy poza placówką edukacyjną, póki przyniosły już pewne zmiany w kwestii prawnej. Teraz przeciwnicy lekcji religii posunęli się krok dalej. Religia w szkole, dla jednych to norma i naturalna okazja do przekazania wiedzy z zakresu etyki, dla drugich symbol zniewolenia uczniów. Spór ten przeniósł się już dawno na scenę polityczną, jednak w większości ogranicza się jedynie do populistycznych haseł. Teraz jednak lewica powraca do tematu na poważnie. Radni z Koalicji Europejskiej w Szczecinie zrobili krok w tej sprawie. Złożyli oficjalne interpelacje, w których domagają się m.in. usunięcia symboli religii katolickiej z klas. Religia w szkole, nieprawidłowość, czy przydatne zajęcia? Jak pisze Gazeta Wyborcza, radni domagają się kilku zmian, które zostały wprowadzone już dawno w kilku państwach zachodnich. Według nich jest to konieczne i przyczyni się do rozwoju edukacji młodych Polaków. Czy miasto będzie egzekwowało od dyrektorów placówek przestrzeganie zapisów prawa, według którego w pierwszej kolejności ustala się plan zajęć z przedmiotów obowiązkowych, a następnie dodaje się do niego zajęcia dodatkowe dla uczniów o specjalnych potrzebach, a dopiero potem w ramach możliwości związanych z wolnymi godzinami i salami oraz na wyrażone z własnej woli życzenie rodziców dodaje się zajęcia nieobowiązkowe jak religia i etyka, pytają radni, cytowani przez gazetę. Według polityków skandaliczne są czynności związane z religią w szkołach i jej sama obecnością, jak uczestnictwo uczniów we mszy ŚW. Na początku i końcu roku, puszczanie filmów o tematyce religijnej, a nawet sama obecność krzyży w klasach. I to właśnie wokół krzyży toczy się największa dyskusja. Jednak nadal w większości są obrońcy religii w szkołach. Z strony radnych posypało się wiele komentarzy przypominających, że krzyż jest również symbolem męczeńskiej śmierci milionów naszych rodaków i zdejmowanie go to jak wstydzenie się polskości. Zaznaczają także, że same lekcje religii nie są obowiązkowe, decyzja jeszcze nie zapadła. Jednak wielu komentatorów wskazuje, że byłoby to bardzo ryzykowne posunięcie, które może oburzyć wielką część polskiego społeczeństwa.